Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Fundacji im. Friedricha Eberta witam Państwa na kolejnym wspólnie organizowanym covidowym seminarium. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy mierzymy się z kryzysem decentralizacji, czyli po prostu administracji publicznej, w tym w szczególności o administracji samorządowej, o jednostkach samorządu terytorialnego w dobie koronawirusa. To seminarium, podobnie jak poprzednie seminaria z tego cyklu, nie mogłoby się odbyć, gdyby nie współpraca Centrum Daszyńskiego z naszym znakomitym, znamienitym partnerem, to znaczy Fundacją imienia Friedricha Eberta. I z tego właśnie powodu będę chciał o kilka słów wstępu, zanim jeszcze przedstawię gości i zrobię wprowadzenie do naszej dyskusji, poprosić dyrektora, przedstawiciela stwa Fundacji imienia Friedricha Eberta w Polsce, pana Ernsta Hillebranda. Dzień dobry, w takim razie będę mówił po angielsku. Nazywam się Ernst Hillebrand, jak zostałem przedstawiony, jestem dyrektorem przedstawicielstwa Fundacji imienia Friedricha Eberta w Polsce, biura w Warszawie. Cieszę się, że mogliśmy przyczynić się do organizacji tego seminarium na temat kryzysu decentralizacji, na temat administracji publicznej po koronawirusie. Muszę powiedzieć, że teraz w dobie koronawirusa mam do czynienia z eksplozją różnych decentralizacyjnych działań. To oczywiście będzie miało także wpływ na administrację centralną, na administrację publiczną. Teraz rozmawiamy bardzo często o różnego rodzaju formach współpracy, formach działania administracji. Dziękuję bardzo za przygotowanie tego seminarium. Oczywiście szczególnie dziękuję Markusowi Rinderspacherowi z wiceprzewodniczącemu bawarskiego Landtagu. I to właśnie w Bawarii toczą się bardzo często dyskusje na temat decentralizacji. I muszę powiedzieć, że Bawaria jest tutaj bardzo postępowa, bardzo progresywna. Markus jako przedstawiciel SPD na pewno przedstawi tutaj ciekawe spostrzeżenia na temat tej decentralizacji, ciekawe zwłaszcza dla polskich uczestników. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za zainteresowanie i mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa debata. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wstęp. A ja chciałbym teraz przedstawić naszych gości. W dzisiejszym seminarium weźmie udział pani poseł Karolina Pawliczak, wiceprzewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy i była wiceprezydent Kalisza, wieloletnia radna miejska w Kaliszu. Witam bardzo serdecznie pani poseł. Witam bardzo serdecznie, witam wszystkich gości, witam wszystkich was, kochani państwo. W seminarium weźmie udział również pani doktor Jowanka Jakubek-Lalik, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Nasze zaproszenie przyjął także Markus Rinderspacher, wiceprzewodniczący Parlamentu Bawarii, Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Dzień dobry. W naszym seminarium weźmie także udział Tomasz Bojar-Fijałkowski, doktor Tomasz Bojar-Fijałkowski, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała, na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, przepraszam, w Bydgoszczy, ale także prawnik z dużym doświadczeniem w administracji publicznej oraz doktor Jakub Szlachetko, prezes Instytutu Metropolitalnego i adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Witam was bardzo serdecznie. Nasze seminarium jest częścią takiego cyklu seminariów, jak powiedziałem wcześniej, może trochę nieładnie, covidowych, no bo mija teraz blisko pół roku pandemii koronawirusa, no i oczywiście koronawirus, pandemia odcisnęły piętno na wszystkich sferach aktywności, na wszystkich obszarach naszego życia, aktywności społecznej, zawodowej, ale jest także dużym wyzwaniem dla administracji publicznej, to zarówno dla administracji rządowej, jak i dla administracji samorządowej. Pandemia koronawirusa to czas, w którym cała administracja musiała zmierzyć się z zadaniami, którymi
i wcześniej nie zajmowała się w takim natężeniu, mówię przede wszystkim o zadaniach z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, ale także musiała zmienić dosyć nagle metody pracy na takie, które będą bezpieczne dla naszego życia i zdrowia, będą chronić nas przed zakażeniem koronawirusem i wreszcie musi stawić czoła ekonomicznym skutkom pandemii, które przekładają się z jednej strony na wzrost wydatków, bo pojawiają się nowe kosztowne zadania, ale z drugiej strony przekładają się, w szczególności w przypadku administracji samorządowej, niestety na spadek dochodów. Pandemia koronawirusa to nowa rzeczywistość, rzeczywistość także dla administracji publicznej. I te pół roku, o którym wspomniałem, to taka perspektywa, która skłania do pewnych podsumowań i do budowania pewnych wniosków na przyszłość, bo wiemy, że koronawirus się jutro ani w najbliższych tygodniach nie skończy i będzie tym elementem, wokół którego nasza rzeczywistość, w tym rzeczywistość administracji publicznej w Polsce i nie tylko, będzie się koncentrować przez kolejne miesiące, a może nawet lata. Pierwszy temat, który chciałbym poruszyć, on dotyczy takiego napięcia między administracją rządową a administracją samorządową w dobie COVID-19. Oczywiście w taki sposób organizacji administracji publicznej, jaki ma miejsce w Polsce, to znaczy z jednej strony jednostki samorządu terytorialnego, z drugiej strony wojewoda i administracja rządowa, wpisane jest pewne napięcie. W ostatnich latach i w nauce prawa, ale też w programach politycznych różnych partii pojawiało się takie hasło albo likwidacji urzędu wojewody, albo ograniczenia jego zadań i kompetencji. Trochę, ponieważ bardzo lubimy decentralizację i jednostki samorządu terytorialnego, wydawało nam się, że większość zadań, które dzisiaj wykonuje administracja rządowa, z nimi świetnie sobie poradzą jednostki samorządu terytorialnego. I chciałbym zadać pytanie o to, w jaki sposób te tezy zweryfikowało doświadczenie pandemii COVID-19. Czy pandemia być może udowodniła, że ten podział jest jednak sensowny, że wojewoda, administracja rządowa jest potrzebna, powinna być silna, bo jednostki samorządu terytorialnego sobie jednak nie ze wszystkim radzą. Może jest też odwrotnie. I jednocześnie chciałem zapytać o takie ocenę półrocznych doświadczeń współdziałania i administracji rządowej, i administracji samorządowej, bo pandemia znowu to był taki czas, kiedy oba te segmenty musiały współpracować ściślej niż miało to miejsce wcześniej. I to pytanie kieruję do Tomasza Bojara-Fiałkowskiego. Bardzo uprzejmie dziękuję za zaproszenie i za skierowanie do mnie tego pytania na początku. Zawsze to jest przyjemność być pierwszym, bo później stres opada, można słuchać innych. Ja sobie wypunktowałem kilka takich wątków, o których chciałbym powiedzieć a propos tych relacji administracji rządowej i samorządowej w dobie covidowej. Myślę, że cała ta kwestia zarządzania pandemią jest ogólnie związana z zarządzaniem kryzysowym, bardziej szczegółowo z COVID-em. I podział tych zadań, jaki mamy dzisiaj w polskim prawie, no nie jest optymalny. Zarówno ustawa o zarządzaniu kryzysowym, jak i te ustawy ustrojowe o jednostkach samorządu terytorialnego, jak i ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ukształtowały się w okresie spokoju i stworzyły pewien model teoretyczny, który dzisiaj zweryfikowało nam życie i myślę, że ten test wypadł słabo, moim zdaniem szczególnie słabo dla jednostek samorządu terytorialnego, częściowo z ich winy, częściowo w wyniku takiej dominującej pozycji, jaką uzyskali w tym momencie wojewodowie. Gminom jedynie pozostało wykonywanie władczych decyzji wojewody w zakresie opieki nad izolowanymi i miejskie ośrodki pomocy społecznej w związku z tym poszukiwały danych o takich osobach, żeby im ewentualnie dostarczyć zakupy i dużo więcej w zakresie COVID-u gminy nie miały obowiązków do wykonywania. Co więcej, informacje o osobach chorych są podawane na poziomie powiatów, liczbowe, i wójtowie nie mogą nawet oficjalnie dowiedzieć się od sanepidu,
czy i ilu chorych jest na ich terenie, już nie mówiąc o wskazaniu w jakich miejscowościach, albo kto to jest z imienia i nazwiska, z uwagi na ochronę danych osobowych, w tym przypadku szczególnie wrażliwych. Spośród jednostek samorządu terytorialnego w tym modelu walki z pandemią, jaki mamy, kluczowe zadania były powierzone powiatom. One miały przygotować plany zarządzania kryzysowego, wśród nich miejsca kwarantanny na różne okoliczności, nie tylko na okoliczności pandemii, ale no chociażby, nie wiem, jakiegoś zagrożenia konwencjonalnego, wojny i tak dalej. Okazało się, oczywiście mówię, nie mówię o wszystkich samorządach, ale no przynajmniej o kilku, jakie obserwowałem jako zaprzyjaźniony uczestnik funkcjonowania administracji, a zarazem jako państwowy powiatowy inspektor sanitarny, okazało się, że te plany zarządzania tak naprawdę od szeregu lat w mojej ocenie były w dużej mierze kopiowane jedynie ze zmianą daty. No i w momencie sprawdzenia okazało się, że te obiekty, które miały być przeznaczone do kwarantanny, izolacji, czasem nie istniały, czasem się rozpadły, popadły w ruinę, a często w momencie, w którym były zgłoszone do urzędów wojewódzkich do zarządzania kryzysowego, to ich właściciele dopiero się w tym momencie dowiadywali, że ich obiekt ma takie przeznaczenie. W efekcie, na przykład w województwie pomorskim, gdzie mamy 20 powiatów ziemskich i grodzkich wspólnie, wiosną udało się uruchomić tylko dwa miejsca kwarantanny zbiorowej, ale tylko do sezonu wakacyjnego, bo w czerwcu te obiekty wróciły do swojej podstawowej funkcji hotelowej. I tutaj myślę, co nie stwierdzam tego z satysfakcją ani zadowoleniem, ale powiaty niestety nie pokazały się z najlepszej strony. Jeżeli chodzi o województwa samorządowe, one próbują na ile mogą w tej sytuacji się odnaleźć, ale w mojej ocenie ich możliwości są też ograniczone. One organizują różne panele, programy finansowe, to jest ważne, bo mają te możliwości i rzeczywiście to czynią. Natomiast generalnie ich rola sprowadza się głównie do udziału w systemie szpitali, bo znaczna część tych szpitali jednoimiennych i zakaźnych to są właśnie szpitale marszałkowskie. I na tym przykładzie widać, jak administracja rządowa podporządkowała sobie ten samorząd, przynajmniej ten wycinek, w oparciu o przepisy covidowe, gdyż szpitale te zostały całkowicie podporządkowane decyzjom wojewodów i rządu. Skądinąd w wielu miejscach dochodziło do problematycznych sytuacji, no bo jakby inny właściciel, a inny decydent w tym momencie się pojawił. Na marginesie tej sytuacji ze szpitalami spodziewam się, że prędzej czy później dojdzie do jakiegoś systemowego przejęcia szpitali samorządowych przez administrację rządową, no bo skoro mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2019 roku, że samorząd nie ma pokrywać strat szpitali, a ma to robić rząd, no to ten prędzej czy później, pewnie prędzej uzna, co nie będzie pozbawione logiki, że nie będzie ponosił odpowiedzialności za nie swoje działania i skoro ma płacić, to będzie chciał mieć wpływ na zarządzanie tymi szpitalami i myślę, że COVID będzie tutaj jednym z pretekstów. Na tle małych kompetencji i czasem nieudolności samorządu wzmocniła się tym samym rola wojewody, który koordynuje wszystkie działania pandemiczne, dysponuje często nie swoim zasobem, czyli szpitalami, dysponuje w pełni transportem dla chorych, ekipami wymazowymi, miejscami poboru próbek drive-thru, walk-thru. Do tego jest całkowitym zwierzchnikiem obecnie administracji sanitarnej. Cały ten system związany z COVID-em w związku z tym skupia się w ręku wojewody. O ile jeszcze na początku roku świadomość społeczna Urzędu Wojewody była rzeczywiście mniejsza i z każdym rokiem chyba coraz mniejsza przy takim budowaniu informacji i wizerunku samorządu województwa, to dziś pozycja, szczególnie polityczna, niekoniecznie prawna, ale polityczna wojewodów wyraźnie wzrasta, choć nie zmieniły się przy tym zadania, no może poza tymi ad hoc, gdzie wojewoda może wydawać polecenia jednostkom samorządu terytorialnego, ale myślę, że to jest krótkotrwałe rozwiązanie, bo w mojej ocenie ono powinno być związane tylko z pandemią. Myślę, że nad rolą wojewody można wciąż dyskutować, nad relacjami administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego można wciąż dyskutować, ale na pewno dzisiaj taka dyskusja byłaby trudniejsza niż przed pandemią. Ogólnie bym powiedział, że
poczyniłem taki rozdział w monografii o wojewodzie i systemie administracji publicznej, uwagi krytyczne i propozycje zmian. On się jeszcze nie zdążył ukazać, choć był pisany no, na przełomie roku 19 i 20. I w ostatniej korekcie autorskiej poprosiłem o dopisanie, że on powstał przed pandemią, no bo sytuacja się bardzo zmieniła i omawiane zagadnienia także. O ile myślę, że większość zadań wojewodów wciąż da się przypisać do innych organów administracji, innych urzędów i tym samym urząd wojewody można byłoby zlikwidować, o tyle sprawą pierwszoplanową staje się ewentualne przemodelowanie całego systemu zarządzania kryzysowego i może wówczas przypisanie tych zadań również do innych organów niż wojewoda. Powiedziałbym tak, likwidacja urzędu wojewody to jest zawsze jeden z postulatów głównej partii opozycyjnej, ale tak samo jak likwidacja Senatu, ale tylko do momentu, kiedy partia opozycyjna przejmuje władzę, bo jak partia opozycyjna staje się partią rządzącą, to traci chęć zarówno do likwidacji Senatu, jak i likwidacji urzędów wojewódzkich z powodów czysto partyjnych i interesu politycznego. Ostatnia uwaga dotyczy, to trochę product placement jest, ale ja się uczyłem product placement od profesora Dolnickiego, a to jest mistrz pod tym względem, powiedzieć słowo na tym tle o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ten pogląd jest trochę pod prąd decentralizacji, chociaż ja jestem zwolennikiem decentralizacji. Na początku roku przyjęto ustawę o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na mocy której państwowi inspektorzy sanitarni, powiatowi inspektorzy sanitarni, dotąd zespoleni ze starostami, ale równolegle podlegli wojewódzkim inspektorom sanitarnym, zostali spionizowani, znaczy nie tylko postawieni do pionu, ale mówimy o rozwiązaniu hierarchicznym. I aktualnie powiatowy inspektor podlega wojewódzkiemu, a wojewódzki głównemu, co jest logiczne i praktycznie się sprawdza. W miejsce starostów, którzy powoływali i odwoływali powiatowych inspektorów sanitarnych, pojawił się wojewódzki inspektor, którego decyzja jest jedynie opiniowana przez wojewodę. No, znowu jest to umocnienie wojewody. Ale na tym tle, patrząc z tego doświadczenia 6 miesięcy pandemii, i no, pracy w tej inspekcji, nie umiem sobie wyobrazić, jaki byłby chaos i o ile trudniej byłoby walczyć z pandemią, gdyby dalej powiatowi inspektorzy sanitarni w zakresie prawa pracy podlegali starostom. Gdyby starosta mógł powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, może mówię jakiejś herezji, ale gdyby mógł mu zagrozić odwołaniem czy odebraniem premii albo odwrotnie chcieć go zmotywować do realizacji jakiejś wizji starosty walki z pandemią, czy też wymuszenia zwolnienia kogoś z kwarantanny, czy jej skrócenia, czy doprowadzenia do kontroli jakiegoś podmiotu albo branży, albo wręcz przeciwnie, zaniechania. Mówię o rzeczach strasznych, ale mogę Państwu zdradzić, że wedle mojej wiedzy takie działania starostów miały miejsce i to w tym okresie spokojnym przed pandemią. No to gdyby było tak w okresie pandemii, to mielibyśmy chaos, bo w każdym powiecie walka z tą pandemią wyglądałaby zupełnie inaczej. I mimo, że jestem zwolennikiem idei decentralizacji, myślę, że nie w każdym przypadku ona musi być najlepszym rozwiązaniem. Mam świadomość tego, że może nie udzieliłem zbyt wiele odpowiedzi na pytania, które zadał szanowny dr Sebastian Gajewski, a może wręcz postawiłem jakieś dodatkowe pytania, ale myślę, że na tą chwilę to by był mój głos w tej debacie. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos i teoretyka, i praktyka, bo dr Tomasz Bojar-Fijałkowski jest też powiatowym państwowym inspektorem sanitarnym, więc mam mnóstwo bardzo aktualnych, interesujących spostrzeżeń z tego ostatniego pół roku, ale no rzeczywiście kiedyś Trybunał Konstytucyjny powiedział, że granicą decentralizacji jest prawo do dobrej administracji, choć decentralizacja brzmi po polsku bardzo dobrze, ma pozytywne zabarwienie znaczeniowe, no to różnie z nią może bywać w praktyce, w szczególności w sytuacjach kryzysowych. No dobrze. Kolejna rzecz. Pamiętamy początek pandemii, kiedy bardzo wszyscy baliśmy się o nasze zdrowie i chyba myśleliśmy, że wkrótce ulice polskich miast będą wyglądały tak jak ulice miast w Lombardii. I ta perspektywa w zasadzie z dnia na dzień przełożyła się na sposób funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i ich organów. W niektórych miastach kraju w zasadzie
od razu zwoływano pierwsze zdalne sesje rad. To budziło bardzo wiele kontrowersji, ale potem ustawodawca wprowadził przepisy, które zezwalały i na zdalne obrady rad, sejmików, ale także zarządów powiatów, zarządów województw, nawet zarządów dzielnic miasta stołecznego Warszawy. Zmieniła się też organizacja i dostępność urzędów, które obsługiwały wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, organy powiatu, organy województw. Wprowadzono daleko idące zmiany związane z wykonywaniem niektórych zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, choćby związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, ale nie tylko. Innymi słowy, w ciągu kilku tygodni nagle samorządy zaczęły pracować innymi, w innych formach, innymi metodami i w inny sposób. No, część z nich pracuje tak wciąż, część wróciła do bardziej stacjonarnych i znanych nam z tego normalnego, przedepidemicznego życia sposobów pracy, ale zastanawiam się, jak te zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego podczas pandemii możemy ocenić. Zmiany w funkcjonowaniu organów, w funkcjonowaniu urzędów. Jak wpłynęły one na stan demokracji lokalnej, jak na jakość wykonywanych zadań? Ja przypominam sobie, że toczyły się także w internecie wówczas takie wielkie dyskusje na temat tego, czy te zdalne obrady to zniszczą demokrację lokalną i to w zasadzie już będzie koniec. A w tej chwili okazuje się, że jesteśmy po pół roku tego rodzaju funkcjonowania. No właśnie, jak możemy to po pół roku dzisiaj ocenić? To pytanie kieruję do doktora Jakuba Szlachetki. Dobry wieczór, dziękuję serdecznie za to pytanie, czy za te pytania w zasadzie, bo ich było całkiem sporo. Mam nadzieję, że wszystkie spamiętam i ja po kolei na nie wszystkie odpowiem. Dziękuję oczywiście za udział w tej debacie, jest mi z tego powodu bardzo miło. Skusił mnie temat, czy tytuł, który brzmi niezwykle interesująco, zwłaszcza ta pierwsza fraza w moim odczuciu, co z tą decentralizacją, czy mierzymy się z kryzysem decentralizacji. I może od tego fragmentu tytułu debaty zacznę swoją wypowiedź, bo wydaje mi się, zaczynając może nieco górnolotnie, że z kryzysem decentralizacji mamy pewien problem i to od czasu dłuższego, a nie od połowy marca, gdy zidentyfikowano pierwsze przypadki osób zarażonych COVID-em w Polsce i wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego, a potem epidemiologiczny. Wydaje mi się, że z tym kryzysem decentralizacji, brakiem wizji rozwoju decentralizacji, brakiem wizji rozwoju samorządu terytorialnego mierzymy się od dłuższego czasu. Natomiast COVID być może pewne zjawiska czy mechanizmy wyeksponował, czy też przyspieszył, albo na pewno nadał wielu innym problemom, o których też wielokrotnie na debatach rozmawialiśmy, trochę innego wymiaru. Mówiłeś, Sebastianie, przed chwilką, że lubimy decentralizację, wyłapałem taki pozytywny przekaz z Twoich słów. Wydaje mi się, że być może rzeczywiście my lubimy decentralizację, tylko pytanie, czy również elita polityczna, zwłaszcza ta, która obecnie formułuje rząd i ma większość w parlamencie, również decentralizację lubi. Jak obserwuję legislację ostatnich lat, to mam wrażenie, że tak niestety nie jest. Ale to jest temat być może na nieco inną dyskusję. Ja w gruncie rzeczy lubię decentralizację i marzy mi się decentralizacja rozwijana według myśli ojców, założycieli III Rzeczypospolitej, a mam wrażenie, że niestety tamte śmiałe wizje i reformy, które winny być dokończone nie zostały. Natomiast przechodząc do tu i teraz, a więc do tego drugiego członu pytania, problemu sformułowanego w tytule debaty o administracji publicznej w dobie koronawirusa. No to wszyscy się zastanawialiśmy, intrygowaliśmy, rozmawialiśmy na temat tego, jak administracja publiczna powinna funkcjonować w czasie pandemii i potem jak funkcjonuje, wpierw w oparciu o wątłe, potem o twardsze, konkretne, wyrażone w przepisach tarcz antykryzysowych, przepisy prawne. Nawet w Instytucie Metropolitalnym sami robiliśmy podobną konferencję gdzieś tam w marcu, w kwietniu, już przy wykorzystaniu środków online. Przygotowujemy teraz książkę, cyfrowa czy analogowa, o funkcjonowaniu administracji publicznej w dobie kryzysu. I chodziło nam w tej książce o sformułowanie pewnych ogólnych, generalnych wniosków, które można wyciągnąć z sytuacji pandemicznej na przyszłość, ażeby w podobnych sytuacjach czy sytuacjach
analogicznych, podobnych można było się lepiej odnaleźć. Mam wrażenie, że nasz prawodawca nie do końca wyciągnął wnioski z tego, co się działo. Oczywiście mamy póki co obowiązujące ustawy, ustawy zwane tarczami antykryzysowymi czy ustawami covidowymi, ale są to ustawy epizodyczne. Odnosząc się już teraz bezpośrednio do Twoich końcowych, ostatnich pytań, kwestia funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego i zdalności ich pracy, no to mamy przecież tego typu mechanizmy. Początkowo samorządowcy narzekali na brak regulacji prawnych, w związku z czym tworzyli na poczekaniu jakieś własne rozwiązania, mniej czy bardziej kreatywne, mniej czy bardziej zgodne z przepisami prawa. Obecnie mamy do ustawy antycovidowej zaaplikowany mechanizm. Ustawa zdaje się z 2 marca 2020 roku w artykule 15. ZZX zdaje się wprowadza możliwość zdalnego prowadzenia posiedzeń, ale ja żałuję, że po 6 miesiącach od wprowadzenia tej ustawy te przepisy są dalej w ustawie epizodycznej, w ustawie covidowej, a nikt nie wprowadził czy nie stworzył w tak zwanym międzyczasie trwałych, stałych mechanizmów funkcjonowania administracji, w tym samorządowej, na wypadek różnych kryzysów, w tym takich jak ten, który dzisiaj nas nęka. A takie pewnie będą się pojawiały w tym stuleciu, bo to wieszczą fachowcy, eksperci, specjaliści, że to nie, pewnie nie pierwsza, być może dopiero jeden z tak dużych problemów. A więc żałuję, że prawodawca nie wprowadził tego typu mechanizmów do ustaw samorządowych, do ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym czy województwa. No ale tak czy owak, mamy póki co podstawę prawną do działania. W związku z czym organy mogą organizować posiedzenia zdalnie, w trybie korespondencyjnym, za pomocą różnych środków komunikacji na odległość. I nawet wielu publicystów, naukowców stawiało pytania, czy nie są to docelowe rozwiązania, czy ten model funkcjonowania administracji zdalnie nie powinien się utrzymać również po zakończeniu kryzysu, czy administracja nie byłaby tańsza, sprawniejsza, szybsza. Zawsze organizując posiedzenia, zwłaszcza organów kolegialnych online. My na forum Instytutu Metropolitalnego ten temat też wielokrotnie rozstrzygaliśmy i wydaje nam się, że jednak spotkanie face to face, geograficzna bliskość, możliwość budowania interakcji, relacji międzyludzkich jest czymś, co buduje wartość, kulturę polityczną, pewną etykę pracy i tego oczywiście działanie zdalne nigdy nie zmieni. Natomiast no, na poczekaniu, na potrzeby stanów kryzysowych oczywiście te obrady prowadzone zdalnie być powinny. Wielu prawników wskazywało, że istnieją podstawy do regulacji tego typu procedur, chociażby ustawa o samorządzie gminnym, która przewiduje możliwość regulacji pewnych kwestii organizacyjnych, proceduralnych w statucie. Niektóre gminy rzeczywiście również z tego korzystały, ale mam wrażenie, że nie wszystkie odpowiednio przygotowały się docelowo na różne wyzwania, które pewnie przyniesie dalsza czy bliższa przyszłość. Nie chcąc nadwyrężyć swojej cierpliwości, a widzę, że ta już jest lekko nadwyrężona, kończę swoją wypowiedź, oczekując możliwości udział w późniejszej dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos. No właśnie, te wszystkie zmiany, mimo tych zastrzeżeń, o których mówiłeś, no chyba jednak kryzysu demokracji lokalnej nie spowodowały i myślę, że to jest dobra informacja. No dobrze, ale wprawdzie nowe formy procedowania, funkcjonowania organów, urzędów takiego kryzysu nie spowodowały, ale na pewno pandemia to dla jednostek samorządu terytorialnego nie tylko ta konieczność zmiany funkcjonowania, ale także to są wydatki, no i w przypadku jednostek samorządu terytorialnego często bardzo istotny spadek dochodów związany ze skutkami gospodarczymi pandemii, bo dochody podatkowe w wielu przypadkach spadają. I gdy wpływy z podatków są mniejsze, to zawsze odczuwają to jednostki samorządu terytorialnego. I oczywiście w kolejnych tarczach antykryzysowych przewidziano pewne narzędzia wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego, choćby ten samorządowy bon inwestycyjny. I
Powstaje na tym tle takie pytanie, czy zaoferowane przez rząd wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego jest wystarczające i w jakim kierunku ono powinno zmierzać, bo oczywiście w punkcie wyjścia można zawsze mówić o wsparciu finansowym, ale czy same dodatkowe środki finansowe, czy na przykład samorządowy bon inwestycyjny, czy część rekompensująca subwencji, to jest projekt jednej z partii parlamentarnej, tu wystarczą, czy powinno ono przybierać także inne formy? O tym się dużo dyskutuje, o tym dużo mówią samorządowcy, więc chciałbym teraz trochę więcej poświęcić temu tematowi, temu pytaniu i skierować je do dwóch naszych uczestniczek, do Jowanki Jakubek-Lalik oraz do Karoliny Pawliczak, którą też będę prosił o to, żebyś, Karolino, opowiedziała trochę, jak to wygląda w samorządzie miasta Kalisza, bo wiem, że nawet obserwując twojego Facebooka, wiem, że w tę sprawę jesteś niezwykle zaangażowana. Dobrze, to najpierw głos oddam Jowance Jakubek-Lalik, a potem Karolinie Pawliczak. Jowanko. Dziękuję bardzo za interesujące zagadnienia, bo faktycznie jest o czym rozmawiać i dzisiejsza debata, już widzę, zarysowała kilka bardzo ciekawych tez. Na początku może pozwolę sobie zauważyć coś, co nie jest związane bezpośrednio z finansami, ale trochę nam zarysowuje nowy kontekst w rozmowie o samorządzie terytorialnym, mianowicie no ta dzisiejsza informacja, że będziemy mieć nowego ministra odpowiedzialnego za rozwój samorządu terytorialnego. Jest to o tyle informacja zaskakująca, że tutaj w administracji rządowej, w kancelarii premiera ma być osoba, która będzie, tak jak chyba nazwa tego urzędu wskazuje, odpowiedzialna za rozwój samorządu, czyli to administracja rządowa ma mieć pomysły na to, jak rozwijać samorząd terytorialny. Trochę mam wrażenie, mamy do czynienia z pewnym odwróceniem pojęć. No i ciekawa jestem, co z takiego nowego stanowiska wyniknie dla tych kontaktów między rządem i samorządem terytorialnym. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która też być może trochę szerzej nam zarysuje ten dzisiejszy kontekst debaty, to jest taki pomysł amerykańskiego politologa Benjamina Barbera, który napisał książkę Gdyby burmistrzowie rządzili światem. I Benjamin Barber, no, trochę być może idealistycznie, może nawet mocno idealistycznie, zakładał, że gospodarze miast, samorządowcy są na tyle pragmatyczni i na tyle skoncentrowani na rozwiązywaniu realnych problemów, że gdyby oni zjednoczyli swoje wysiłki, oderwali się od różnych sporów typowo politycznych, ideologicznych, to byliby w stanie walczyć z różnymi problemami globalnej gospodarki, świata, czy robią to politycy na poziomie państw narodowych. Więc to jest też ciekawy temat. Oczywiście Benjamin Barber znacznie wcześniej snuł swoje rozważania, niż nastąpiła pandemia. Ciekawa byłabym, co by powiedział teraz, ale niestety już kilka lat minęło od jego odejścia z tego świata, więc tutaj wracamy na ten grunt naszej dyskusji. Szanowni Państwo, wiadomo, że pandemia powoduje dość dramatyczny spadek dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Przede wszystkim znacznie zmniejszają się wpływy z podatków PIT i CIT. Samorząd terytorialny no, ma problem, co zrobić z inwestycjami, zarówno tymi planowanymi, jak i niektórymi już rozpoczętymi. Kolejne kwestie to jest to, że samorządowi rosną wydatki i to przede wszystkim wydatki na wsparcie dla ochrony zdrowia, wydatki przy opiece dla osób starszych czy samotnych, ale także chociażby kwestia zakupu środków higieny, a także na przykład takie oddolne inicjatywy, jak chociażby testowanie pracowników sektora edukacji, testowanie na wirusa i na COVID pracowników edukacji, co chociażby miało miejsce w Łodzi. Więc tutaj widzimy, że sytuacja finansowa samorządu jest trudna i to zarówno przez spadek dochodów, jak i właśnie wzrost wydatków.
I co teraz? Jak powinna ta współpraca między rządem i samorządem w tym zakresie wyglądać? No z pewnością rząd nie pozostał bezczynny, jeśli chodzi o to, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację finansową samorządu i pomysły na to, jak samorząd wspomagać, są obecne i w tych przepisach dotyczących tarczy antykowidowej, tak mówiąc, kolokwialnie, jak i właśnie wspomniany przez doktora Gajewskiego samorządowy bon inwestycyjny. I to są pomysły co do zasady dobre, no bo one w jakiś sposób wspierają samorząd w tej trudnej sytuacji. Wydaje mi się jednak, że one są niewystarczające. Trudno tutaj powiedzieć, żeby ta rosnąca dziura budżetowa, która zresztą nie pojawiła się teraz tylko i wyłącznie przy okazji COVID-u, ale ona ma miejsce już od wielu lat. Od już wielu lat widzimy, że coraz więcej obowiązków, coraz więcej zadań nakłada się na samorząd, a nie idzie za tym odpowiednio proporcjonalnie rosnące finansowanie tych zadań. W związku z tym często jest tak, że samorząd zostaje z nowymi zadaniami, trochę postawiony przed faktem dokonanym, a nie ma źródeł tych finansowania albo one są po prostu dalece niewystarczające. Stąd ten problem narastał, a kryzys covidowy z pewnością ten problem wyostrzył, wyolbrzymił i w tym momencie no, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób te kwestie finansowe rozstrzygnąć, a być może jest to też taki no, wstrząs, który spowodowałby debatę nad przyszłością finansów samorządu terytorialnego i tego myślę, że moglibyśmy sobie życzyć, żeby to właśnie chociaż taki pozytywny skutek z tej sytuacji był, czyli takie nowe poukładanie tych relacji między rządem i samorządem, także właśnie w kontekście finansowania. I tutaj wydaje mi się, że oprócz tych pomysłów, które już są obecne, należy się, no bo oczywiście oprócz tych bonów inwestycyjnych, które tak jak wspomniałam są pomysłem niezłym, oprócz tych takich można powiedzieć tymczasowych kwestii, jak załatać budżet, nawet są pewnego rodzaju sztuczki budżetowe, które samorządowcy mogą stosować, ale oczywiście to mówimy o kwestiach na krótką metę, jak właśnie łatać te dziury budżetowe, jak jakby łagodzić te przepisy ustawy o finansach publicznych, ale wydaje mi się, że warto debatować bardziej o takich rozwiązaniach długofalowych niż takich krótkoterminowych, czyli łataniu finansów lokalnych tak na krótką metę. Więc jeśli chodzi o te rozwiązania długoterminowe, to wydaje mi się, że warto do debaty publicznej wrzucić kilka takich nowych pomysłów. Kilka z nich próbujemy jako naukowcy pracujący na Uniwersytecie Warszawskim promować od pewnego czasu. Między innymi takim pomysłem byłby powrót do podatku gminnego od nieruchomości i żeby ten podatek od nieruchomości, który jest powiązany z wartością tej nieruchomości, a nie z jej powierzchnią, żeby to był główny dochód, źródło dochodu gminy, to wydaje mi się, że to jest dobry pewnie moment, żeby do tej dyskusji powrócić. Kolejnym takim pomysłem, jak uporządkować finanse, jest lokalny podatek dochodowy, tak zwany PIT komunalny, który jest znanym i funkcjonującym narzędziem chociażby w państwach skandynawskich, Szwecji. Ten PIT komunalny nieźle funkcjonuje. Polega to rozwiązanie na tym, że samorząd może kształtować ostateczną stawkę PIT-u i oczywiście w pewnych widełkach, które przewiduje ustawa, mieć możliwość wpływania na tą stawkę i ta stawka wtedy właśnie w całości zasilałaby budżet lokalny. Takim kolejnym pomysłem, jak zasilić finanse samorządu, jest lokalny 1% podatku PIT, czyli rozwiązanie w Polsce już znane od dłuższego czasu, jeśli chodzi o możliwość zwiększania budżetu organizacji pożytku publicznego, ale taki lokalny 1% PIT mogliby mieszkańcy także odpisywać od podatku i przekazywać te środki na swój samorząd terytorialny. Wydaje mi się, że też warto porozmawiać o tym, w jaki sposób sprawiedliwiej stosować mechanizmy wyrównawcze, bo wiemy, że już teraz z janosikowym jest spory problem i nawet te tak zwane bogatsze samorządy
no, mają i będą mieć problem, jak tą swoją kwotę janosikowego odprowadzić, jak właśnie zapewnić pewną płynność swojego funkcjonowania, pomimo tego, że te dochody są no, mocno niestabilne. Warto wrócić do dyskusji na temat janosikowego i tego, że być może warto przemyśleć tą formułę janosikowego, czyli uwzględniać potrzeby wydatkowe samorządu terytorialnego, a nie tylko i wyłącznie poziom dochodów podatkowych, tak? Bo to jednak te wydatki są bardzo często istotną, jakby zmienną, istotną wytyczną, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządu. No i już od wielu lat samorządowcy postulują, żeby patrzeć na janosikowe przez pryzmat inwestycji, przez pryzmat wydatków samorządu terytorialnego, a nie tylko i wyłącznie wpływów, bo to z pewnością nie jest wystarczające. W związku z tym, tak jak mówię, dobrze by było, gdyby ta sytuacja kryzysowa miała swoje dobre konsekwencje, przynajmniej w tym kontekście, bo oczywiście konsekwencje są przede wszystkim negatywne, ale gdyby udało się ułożyć na nowo te relacje finansowe między rządem i samorządem, a przede wszystkim pamiętać o tym, że samorząd terytorialny nie jest w stanie realizować tak wielkiej skali zadań bez odpowiedniego finansowania. I to finansowanie musi być przejrzyste, musi być transparentne, musi być oparte na obiektywnych kryteriach, bo też chciałabym zauważyć, że takie jakby zastrzyki finansowe, które oparte są na niejasnych kryteriach albo czasami na takich kryteriach, które wręcz powstają ad hoc, no jest bardzo niekorzystne, wydaje mi się, ponieważ sprawia to, że samorządowcy też nie bardzo wiedzą, w jaki sposób tutaj ta pomoc finansowa od rządu funkcjonuje, a wręcz jeżeli to jest oparte na kryterium sympatii politycznych, partyjnych, to tym bardziej no, świadczy to źle o tych relacjach rządowo-samorządowych. To jednak pamiętajmy, że powinny być kryteria obiektywne, dla wszystkich samorządów jednakowe, a nie oparte o pewne kwestie ideologiczne, polityczne, partyjne, bo tędy idąc na pewno problemów samorządu terytorialnego nie rozwiążemy. Chciałabym tą swoją wypowiedź zakończyć, bo wiem, że czas nas nagli, taką konkluzją, że pamiętajmy, że decentralizacja, to też nawiązuje do wypowiedzi kolegów, decentralizacja jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o zadania lokalne, a tutaj pandemia COVID nie jest zadaniem lokalnym, tylko jest problemem o charakterze globalnym, więc znów albo idziemy śladem Benjamina Barbera i próbujemy robić burzę mózgów, jak z tym razem walczyć, bo jest to problem ewidentnie na całym świecie poważny, albo właśnie zaczynamy myśleć o tym jako o takim zadaniu, które powinno być rozwiązywane przede wszystkim za pomocą dobrej współpracy rządu, samorządu, ale także organizacji ponadnarodowych, które też mogą w wielu aspektach okazać się pomocne. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Jovanko, za ten głos. Tutaj po raz kolejny widzimy, że te sprawy, które były już aktualne i te problemy, które już były aktualne przed pandemią COVID-19, one stają się jeszcze bardziej palące, jeszcze bardziej aktualne dzisiaj. No właśnie, czy rząd wystarczająco wspiera jednostki samorządu terytorialnego w czasie pandemii? Jak ta współpraca, czy ta współpraca wygląda w sposób satysfakcjonujący, czy może czegoś brakuje? To pytanie chciałbym skierować do Karoliny Pawliczak, ale zanim Karolina odpowiesz, to chciałbym przypomnieć, że nasze seminarium, tak jak wszystkie inne seminaria organizowane w dobie COVID-19 przez Centrum Daszyńskiego i Fundację imienia Eberta, jest seminarium interaktywnym, w związku z czym zachęcamy wszystkich naszych uczestników do zadawania pytań w komentarzach na Facebook Live, a także jeśli ktoś ma ochotę wziąć w naszej dyskusji udział przez Zooma, do kliknięcia linka przy transmisji również jest możliwość połączenia się z nami przez Zooma, wejścia do naszej dyskusji, do czego serdecznie zapraszam. Karolina, bardzo proszę.
Teraz jest idealnie, Karolino. Idealnie i nie wiem, czy zostałam w ogóle usłyszana. Nie było cię słuchać przez kilkanaście sekund, tak. To jeszcze raz, to króciutki wstęp. Oczywiście bardzo serdecznie jeszcze raz chciałabym podziękować za to, że mogę uczestniczyć w tym seminarium w tak szacownym gronie. Wątków poruszonych było bardzo wiele. Wszystkie one są bardzo istotne z punktu widzenia państwa, bo przecież samorząd to jest częścią, ja zawsze będę to powtarzać, niezwykle wartościową funkcjonowania właśnie naszego państwa. I jeśli mogę odnieść się na samym początku do rzeczy i kwestii bardzo oczywistej. Pandemia zaskoczyła wszystkich. Natomiast jeśli mogę ocenić również tak na bieżąco, bo obserwowałam właśnie, jak to wygląda w odniesieniu do funkcjonowania samorządu, do reakcji samorządu na to, co się działo, to jednak w tych początkowych tygodniach samorząd niestety, ale został pozostawiony sam sobie. Wielka była bezradność całego państwa, bo to jest chyba też rzecz dość oczywista, ale to właśnie na samorządzie spoczywały te zagadnienia, rozwiązywanie tych zagadnień na bieżąco, najbliżej ludzkich spraw. Pan doktor Gajewski wspomniał o tym, że ja jestem samorządowcem i tak faktycznie było do tej pory, bo trzykrotnie pełniłam zaszczyt pełnienia właśnie mandatu radnej miasta Kalisza i wiceprezydent miasta. I ten samorząd jest zawsze gdzieś głęboko blisko mojego serca, bo właśnie tam dzieją się najbliżej te wszystkie sprawy. Dotknąć można najbliżej człowieka i chyba najbardziej efektywnie można mu pomóc, jeżeli wiadomo, że chce się tego dokonać. W związku z tym widziałam też na bieżąco, jak samorządy, wszyscy zresztą to obserwowaliśmy, jak samorządy musiały radzić sobie bezpośrednio z problemami z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu spraw społecznych, edukacji. To wszystko spadło na nich, na samorząd niespodziewanie, w sposób zupełnie nieprzygotowany, bo też nie było przecież przygotowanych procedur co do zarządzania w tym czasie kryzysowego. Oczywiście z czasem to wszystko powoli się rozwiązywało, szukano rozwiązań na te trudne sytuacje, ale ten początek był bardzo, bardzo zły. Ja z własnych obserwacji, z własnego doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, że starałam się być, na ile efektywnie, to oczywiście jest kwestia ocenna, ale starałam się być takim łącznikiem pomiędzy samorządem a wojewodą. Akurat oczywiście dotyczy to mojego regionu, mojego miasta, ale faktycznie nawet w tym zakresie był problem. Zauważamy, i tu też chcę powtórzyć te słowa, które powiedziała pani doktor, czy je podtrzymać, że zauważamy faktycznie, że niestety, ale i to jest bardzo złe, jeżeli samorząd nie jest zarządzany przez tych, którzy idą zgodnie z linią dzisiaj zarządzających tym krajem, to te samorządy niestety również nie są, czy na nie nie patrzy się zbyt pozytywnie. I mówimy tutaj o różnych obszarach finansowania, bo oczywiście ten rządowy fundusz inwestycji lokalnych, który zasilił budżety samorządowe, mówimy o środkach, które samorządy otrzymały właśnie na wsparcie inwestycyjne w związku z COVID-em. Były to środki proporcjonalnie przydzielone samorządom, ale mamy oczywiście również inne źródła finansowania, czyli Fundusz Solidarnościowy, czy Fundusz Dróg Samorządowych i wiemy, że te proporcje nie zawsze są sprawiedliwie podzielone, więc ja osobiście zauważam, że tam, gdzie samorząd jest na tyle upolityczniony i gdzie jest on zgodnie z linią obecnie zarządzającej partii, tam jednak jest trochę łatwiej i pewnie takie analizy warto, a być może one już są, warto je robić, bo tak nie powinno po prostu być. Wynotowałam sobie również parę takich tez, które są bardzo istotne, bardzo ważne, bo samorząd dzisiaj, o jakichkolwiek byśmy środkach nie powiedzieli, to jednak jest niestety niedofinansowany i mówimy tutaj o kwestiach subwencji, mówimy o środkach, które powinny być przekazane z racji zadań zleconych.
Myśmy, mówię tu o mojej formacji, złożyli taki projekt ustawy dotyczący właśnie wsparcia samorządów. Jest to projekt ustawy dotyczący zwrotu utraconych dochodów z tytułu podatku PIT oraz CIT. W każdym samorządzie, jak gdzieś takie analizy również czytałam i wynika to w takiej ogólnej tezie, że w granicach 40% każdy z samorządów właściwie tych dochodów ma mniej. To są naprawdę ogromne środki, bo te środki powinny pójść na inwestycje, te środki powinny być przekazane nie wprost, pośrednio oczywiście mieszkańcom. I w dobie dzisiejszego kryzysu zobaczymy, jak będzie wyglądać koniec tego roku, ale na pewno samorządy będą miały bardzo duże straty. One się będą oczywiście bezpośrednio przekładać już później na funkcjonowanie i na zabezpieczenie najbardziej potrzebnych zadań, które czy potrzeb mieszkańców. Niestety przykre jest to, że samorządy dzisiaj muszą wybierać, co jest ważniejsze, co jest potrzebniejsze i na ile zabezpieczyć te potrzeby w 100%, bo tych środków po prostu brakuje. Konkluzja, bo rozumiem, że jeszcze będziemy dyskutować, myślę, w tej sprawie. Konkluzja jest taka, że oczywiście ta decentralizacja jest bardzo istotna, bo przeniesienie zadań na szczebel niższy jest bardzo ważne i to się sprawdziło przecież w dobie nawet kryzysu to się sprawdziło. Tylko ważne jest to, żeby ta współpraca zafunkcjonowała i to był tak naprawdę jeden i nadal jest jeden wielki test ze współpracy pomiędzy samorządem a władzą, a administracją rządową. W mojej ocenie niestety, ale ten test nie wyszedł dobrze. Uczymy się wszyscy oczywiście, to są też doświadczenia dla nas wszystkich nowe, ale wydaje się, że nawet dziś władza nie wyciąga z tych doświadczeń dostatecznych wniosków i to niestety jest też pewną przykrą w tym wszystkim konkluzją. Bardzo dziękuję, Karolino. Żałuję, że ta konkluzja jest nie najlepiej rokuje na przyszłość, ale przed nami kolejne miesiące pandemii. To oczywiście nie jest nic dobrego, ale być może to będzie czas na zmianę tych niedobrych praktyk, o których mówiłaś. A teraz chciałbym, żebyśmy oddali głos naszemu gościowi z Niemiec, panu przewodniczącemu Markusowi Rinderspacherowi. My jesteśmy wszyscy tutaj niezwykle ciekawi, jak wyglądają te problemy związane z pandemią w Niemczech, bo my dzielimy się naszymi doświadczeniami, których w mniejszym lub większym stopniu jesteśmy uczestnikami, takimi bezpośrednimi obserwatorami, ale możliwość porównania tego naszego doświadczenia i naszego punktu widzenia z tym, co dzieje się za zachodnią granicą, jest dla nas niezwykle cenne i też raz jeszcze chciałbym podziękować, że pan przewodniczący zechciał przyjąć to zaproszenie, bo będzie to głos naprawdę niezwykle cenny i niezwykle interesujący zarówno dla nas samych, jak i dla naszych obserwatorów, uczestników dyskusji. Wiem, że oglądają nasze seminarium także radni, także pracownicy samorządowi. To jest szalenie ciekawe. Ja chciałbym zapytać i poprosić o taki dłuższy głos o tym, jak koronawirus przełożył się na funkcjonowanie administracji publicznej w Niemczech. Przede wszystkim tej administracji najbliższej obywatelowi, administracji lokalnej, gminnej, powiatowej. Jak niemieckie gminy, powiaty radziły sobie z wyzwaniami związanymi z koronawirusem, jak układała się ta współpraca, o której tutaj rozmawialiśmy i czy w Niemczech, czy w Bawarii ta administracja samorządowa, lokalna na najniższym szczeblu też mierzy się z takimi kłopotami jak Polska, chociażby związanymi z finansowaniem jej działalności wskutek tych konsekwencji gospodarczych pandemii. Jesteśmy tego bardzo ciekawi, bardzo, bardzo prosimy o pana głos. Pan przewodniczący mówi świetnie po polsku, naprawdę. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem.
Tak, to był chyba najtrudniejszy początek, bo po polsku wygłoszony. Muszę powiedzieć, że często bywam w Polsce, kocham w ogóle Polskę i cieszyłbym się bardzo, gdybyśmy mogli wreszcie spotkać się face to face, tak jak kiedyś, czy to w Warszawie, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu. Może pozwolą Państwo, że na początku wyjaśnię kilka kwestii. Dlaczego te kwestie dotyczące struktur centralnych czy zdecentralizowanych są ważne? I w ogóle chciałem też powiedzieć parę słów na temat podstaw tej dzisiejszej debaty, ponieważ pandemia koronawirusa skupia jak w soczewce różne problemy, które przecież istniały także przed pandemią, czyli różnego rodzaju niedobory, jeśli chodzi o struktury administracyjne, niezależnie od tego, czy były to struktury zdecentralizowane, czy zorganizowane centralnie. Ponadto kryzys związany z koronawirusem wykazuje, że model oparty na prywatyzacji, na logice rynkowej, na niewidzialnej ręce rynku wywołuje niesamowite kryzysy. I tak naprawdę odchudzanie państwa albo odchudzanie sektora komunalnego okazałoby się bardzo słabym pomysłem, ponieważ doprowadziłoby nawet chyba do paraliżu niektórych struktur. Niezależnie od tego, czy byłaby to struktura scentralizowana, czy zdecentralizowana. Jeżeli państwo zostanie odchudzone, to byłoby źle tutaj. Tak więc wolny rynek nie może tutaj rządzić. Kasy emerytalne można by sprywatyzować, sprzedać majątek państwowy, obniżyć podatki dla bogatych. Także w Niemczech są zwolennicy takich koncepcji. No ale teraz okazało się, że trzeba zwalczać pandemię i mam nadzieję, że w tym kontekście przeżywamy teraz renesans tej tezy, że dobrze funkcjonujące państwo, dobrze funkcjonujące gminy, szczebel komunalny, scentralizowany czy zdecentralizowany, że to wszystko jest niezbędne. Ważne jest po prostu, żeby ludzie sobie to uświadomili. Myślę, że kryzys związany z koronawirusem uświadomił nam, że siły rynkowe, które mają coś niby regulować, to jest fikcja. Można funkcjonować tutaj dobrze, ale tylko jeżeli będzie wsparcie państwa. Tak jak to miało miejsce podczas kryzysu finansowego w latach 2008-2010. Tylko dzięki państwowemu interwencjonizmowi tak naprawdę udało się nie dopuścić do totalnej katastrofy gospodarczej. Jeśli chodzi na przykład teraz o kliniki, jeśli chodzi o domy seniora, o niemieckie DPS-y. Oczywiście, że mieliśmy także w Niemczech do czynienia z ekonomizacją, z tak naprawdę stawianiem na pierwszym planie wartości dla akcjonariusza. Shareholder value, to się ładnie nazywa po angielsku. Niezależnie od tego, jaki szczebel był odpowiedzialny za finansowanie tych niemieckich DPS-ów, w Niemczech tak było, w innych państwach europejskich bardzo podobnie i tak naprawdę okazało się, że ci ludzie, którzy są niezbędni dla funkcjonowania systemu, czyli przedszkolanki, opiekunki w żłobkach, nauczyciele, kasjerzy, kierowcy, którzy rozwożą towar, to są osoby, które najgorzej są opłacane, nie mówiąc już o opiekunkach dla seniorów, niezależnie od tego, czy to jest centralizowane, czy nie centralne. Ważne jest, żebyśmy sobie uświadomili, że w agendzie politycznej powinny znaleźć się kwestie związane właśnie z funkcjonowaniem tych grup, które utrzymują ten system przy życiu. Oczywiście, jasna sprawa, Niemcy wyszły z tego kryzysu covidowego na razie przynajmniej obronną ręką. Oczywiście okazało się, że mimo tych prób odchudzania w dalszym ciągu mamy nieźle funkcjonujący sektor komunalny, mamy różnego rodzaju służby ratunkowe, mamy dobrze rozwiniętą sieć szpitali i tak naprawdę zostały tutaj połączone siły zarówno federacji, od Republiki Federalnej, poszczególnych niemieckich krajów związkowych,
sektora komunalnego, no i oczywiście dzięki dużemu zaangażowaniu obywateli, dzięki wolontariatowi udało się te zadania zrealizować, ponieważ to właśnie sektor komunalny jest odpowiedzialny w Niemczech za przerywanie tego łańcucha epidemicznego i za śledzenie kontaktów na przykład osób zakażonych. W Bawarii mieliśmy taką debatę, czy na przykład niemieckie sanepidy, które nazywają się Gesundheitsamt, czy są dobrze finansowane, czy wystarczy im środków. Oczywiście za tym tkwi ta neoliberalistyczna myśl, czy warto to finansować. I okazało się, że potrzebne było 5 tysięcy, chyba 800 nowych etatów po to, aby można było śledzić kontakty osób, które miały być kierowane na kwarantannę. Powiedziano już tutaj wielokrotnie, że również ta strona wpływów bardzo cierpi na kryzysie, zarabiają coraz mniej gminy. Inwestycje, które były planowane od wielu, wielu lat, nagle nie mogą być realizowane, a właśnie za niektóre inwestycje odpowiedzialny jest szczebel komunalny. Na przykład jeśli chodzi o mieszkania dla osób bezrobotnych, okaże się, że nagle po stronie wpływów mniej jest, a po stronie wydatków planowanych będzie więcej. Na przykład w Bawarii, w Bad Füssing okazało się, że sala do gimnastyki rehabilitacyjnej niestety nie zostanie do końca zmodernizowana, że na przykład remiza straży pożarnej nie zostanie zmodernizowana. Mieliśmy deficyt w Niemczech w sektorze komunalnym łącznie na poziomie 147 miliardów euro. I na terenie całych Niemiec. I nagle może się okazać, że inwestycje, które mają kluczowe znaczenie dla jakości życia, nie będą mogły być realizowane. Po to, aby minimalizować skutki pandemii, jedna rzecz ma olbrzymie znaczenie. Sektor komunalny powinien być wspierany, ponieważ nasze życie rozgrywa się na tym najniższym poziomie, na poziomie gmin. To tam jest nasz dom, gdzieś tam jest ta wielka polityka, a my tutaj jako politycy szczebla komunalnego jesteśmy najbliżej obywatela. I to właśnie to jest miernik sukcesu politycznego. To ludzie biorą pod uwagę. Dlatego właśnie gminy potrzebują odpowiednich środków, żeby móc finansować inwestycje. Bardzo zróżnicowany jest potencjał poszczególnych gmin. Różnie to wygląda. Niektóre są bardzo zadłużone, niektóre mają więcej środków. W niektórych gminach jest wysokie bezrobocie, strukturalne bezrobocie. W niektórych gminach prawie nie ma bezrobocia. Oczywista sprawa. Jasne, że w tym roku ma być mniej podatków. Z tytułu wstrzymanej działalności gospodarczej przez firmy ma być tych podatków mniej o 12 miliardów euro wpływów podatkowych. Natomiast federacja, szczebel federalny powiedział nam wyraźnie, że zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebna jest jakaś rekompensata i zrekompensuje nam straty, utracone wpływy z podatków w wysokości 100%. I mam nadzieję, że ta rekompensata zostanie przedłużona także na 2021 rok. Tak więc widać, że dobrze się stało, że szczebel nadrzędny, czyli szczebel federalny musi udzielić pomocy gminom, bo tak naprawdę jest to najlepszy program stymulowania koniunktury. 2/3 wszystkich inwestycji publicznych to są inwestycje, które realizowane przez szczebel komunalny, nie przez Republikę Federalną Niemiec, nie przez poszczególne niemieckie kraje związkowe. To właśnie dzięki inwestycjom komunalnym udaje się ponownie ożywić, przywrócić koniunkturę gospodarczą. Można utrzymać firmy, które funkcjonują w mniejszych miejscowościach, można zapewnić odpowiednią egzystencję, można zapewnić odpowiednią jakość życia. To jest jedno z podstawowych zadań gmin, miast. Tutaj
uważam, że należy wyposażyć szczebel komunalny, szczebel samorządowy w jeszcze więcej kompetencji niż ma to miejsce teraz. I tutaj większość najważniejszych partii politycznych w Niemczech jest zgodnych co do tego, że te kompetencje samorządów powinny być rozszerzone. Są jeszcze pewne niuanse, które te partie różnią, ale po tym kryzysie widać, że znaczenie szczebla samorządowego stało się przedmiotem ożywionych debat. Mamy w Niemczech 16 krajów związkowych i w odpowiedzialności właśnie w gestii landów leży zwalczanie skutków katastrof między innymi. I nagle się okazało, że różnie to wygląda w różnych krajach związkowych. W niektórych landach zamykano szkoły, w niektórych nie zamykano. Niektóre landy były bardziej dotknięte koronawirusem, inne z kolei mniej. I dlatego odbywały się dyskusje w społeczeństwie niemieckim, czy potrzebna jest centralizacja pewnych działań. Na przykład, czy w całych Niemczech mają być wprowadzone regulacje porównywalne, jeśli chodzi o szkoły, czy przedszkola, czy możliwość przebywania w lokalach gastronomicznych i tak dalej, i tak dalej. Właśnie ministrowie z Bawarii i Nadrenii Północnej Westfalii chcą się ubiegać o urząd kanclerski, właśnie Zeder z Bawarii, Laschet z Nadrenii Północnej Westfalii, prześcigają się teraz w pomysłach na dalsze funkcjonowanie kraju. Dobrze byłoby, gdyby pewne koncepcje zostały zrealizowane, ja mogę to powiedzieć jako polityk ze szczebla landowego, federalizm się sprawdził, dlatego że pomaga reagować na zróżnicowany rozwój sytuacji epidemicznej w poszczególnych krajach związkowych. Te działania są skuteczne. Mam nadzieję, że tak to dalej w Niemczech pozostanie. Mamy nadzieję, że uda nam się tak skutecznie zwalczać pandemię w Niemczech, jak to miało miejsce przez ostatnie miesiące. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję za ten głos. On jest niezwykle interesujący. Okazuje się, że mimo tego, że żyjemy w innych krajach, to te problemy administracji lokalnej w czasach pandemii, one są bardzo podobne. I jest tutaj duże pole do wymiany doświadczeń, także mam nadzieję w przyszłości. Ale, szanowni państwo, nie wracamy jeszcze do Polski, dlatego że jest z nami kolejny gość z zagranicy, pan Jakub Jędrzejczak, dyrektor Departamentu Information Technology miasta Leesburg, nieopodal Waszyngtonu w Virginii. Dzień dobry, czy się słyszymy? Bardzo dziękuję za zgłoszenie i oddaję panu głos. Dziękuję bardzo za ten głos. Ponieważ powoli zmierzamy do końca naszej dyskusji, to proponuję, żebyśmy sobie zostawili teraz jakieś 2 minuty dla każdego z uczestników na podsumowanie wnioski, no i oczywiście na odpowiedź na pytania. Ponieważ pytanie padło do Karoliny, to od ciebie zaczniemy, a potem będę udzielał 2-minutowego głosu każdemu z państwa. Mam tylko prośbę, pani poseł, jakby pani mogła włączyć dźwięk. O, tak. I super. Ja bardzo dziękuję oczywiście za to ważne pytanie. No właśnie problem jest w tym, że
wydaje się, a właściwie jest to faktem, że rząd nie rozpoznaje wartości, jaką są samorządy. Bo gdyby doceniał samorządy, gdyby faktycznie wspierał na tyle, na ile należy je wspierać, to myślę, że i sytuacja związana z COVID-em, wszystkie te sytuacje kryzysowe, bo zapewne kryzys nastąpiłby, bo tak jak wspomniałam wcześniej, pandemia wszystkich zaskoczyła, ale na pewno byłby w dużo mniejszym wymiarze. Ja tylko wspomnę, że udało się ostatnim rzutem na taśmie, w cudzysłowie mówiąc, 6 lutego, jeszcze przed tą falą pandemii, taką największą i ograniczeniami oczywiście z tym związanymi, zorganizować w Sejmie spotkanie samorządowców. To była nasza odpowiedź, naszej formacji lewicowej na głos samorządowców, na apele samorządowców, które spłynęły do nas z początkiem tej kadencji. I to był właśnie głos i wołanie o pomoc, o wsparcie, o pokazanie swojej sytuacji, bo samorządy, tak jak w tych wszystkich pismach, które do nas kierowano, wspominano o tym, że ten głos był w poprzednich kadencjach również bardzo wyraźnie zaznaczony, ale żadna formacja takiego spotkania nie zrobiła. Myśmy zrobili dużą konwencję samorządową właśnie w tym czasie, konferencję samorządową, po to, aby wysłuchać samorządowców z całej Polski, jakie mają problemy. I właśnie odpowiadając też na to pytanie, głównie przebijała się o to taka teza, że rząd nie słucha samorządów. Nie słucha i nie chce zobaczyć tych prawdziwych problemów. To jest niestety bardzo przykre, bo tak jak rozmawiamy tutaj od dłuższego czasu, samorządy dotykają najbliżej problemów Polek i Polaków i należy z tych doświadczeń po prostu czerpać, należy te doświadczenia przyjmować i z tych doświadczeń również wnioskować, co należałoby dla samorządów, jak samorządy należałoby wspierać. To jest bardzo duży problem. Ja wierzę jeszcze cały czas, że to się zmieni, że ta sytuacja, którą dzisiaj mamy, sytuacja kryzysowa na całym świecie spowoduje, że i polski rząd zrozumie po prostu wartość samorządów, bo samorządy naprawdę przejęły ogromną część tych wydatków tak zwanych kryzysowych. Tu również była taka oto teza, że to nie jest kryzys i wydatki związane z pandemią nie były zaplanowane w budżetach samorządów, tegorocznych budżetach, a mimo to samorządy starały się, na ile oczywiście wystarczało sił i środków finansowych, aby sobie z tym poradzić i samorządy dalej funkcjonują. Przecież te podstawowe zadania oczywiście są zabezpieczone. Zatem jest to oczywiście przykra teza, że rząd póki co tego nie dostrzega, ale mam nadzieję, że po kryzysie na pewno wnioski z tego będą zdecydowanie inne wyciągnięte. Ciągle w to bardzo głęboko wierzę. Dziękuję serdecznie, Karolino. Mówisz o modelu idealnym. Mam nadzieję, że on kiedyś, być może po następnych wyborach parlamentarnych, uda się urzeczywistnić. Bo zmiana musi nastąpić. Tak jest. Pani doktor Jovanka Jakubek-Lalik, 2 minuty podsumowania. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za tę możliwość. No, z ogromnym zainteresowaniem przysłuchiwałam się wszystkim wypowiedziom i mam wrażenie, że my się bardzo dobrze tu uzupełniamy, jeśli chodzi o zarówno diagnozowanie problemów, jak i proponowanie pewnych rozwiązań przyszłościowych. Także wydaje mi się, że to, co warto podkreślić, to jeżeli chodzi o kwestie finansowe, oczywiście rząd musi w tym momencie pomagać samorządom łatać te dziury budżetowe, czyli stosować różnego rodzaju mechanizmy wyrównawcze, a przede wszystkim rekompensacyjne, tak? Czyli te proponowane przez samorządowców subwencje, które miałyby rekompensować spadek dochodów w tym bardzo trudnym okresie, są naprawdę jakby pierwszą linią frontu, jeśli chodzi o pomoc i współpracę między rządem i samorządem. Ale tak jak powiedziałam w swoim wystąpieniu, byłoby dobrze, gdyby ta trudna sytuacja stała się jednak takim ważnym pretekstem do tego, żeby porozmawiać o przyszłości, o poprawie tych relacji, o dobrym zbudowaniu tych relacji. To, co pan przewodniczący opowiadał o samorządzie w Niemczech, jak funkcjonują też relacje między tym poziomem komunalnym, poziomem landowym i poziomem federalnym, to jest bardzo dobry przykład, jak właśnie, w jakim kierunku zmierzać, jeśli chodzi o współpracę.
Pamiętajmy, że przykład niemiecki, ale też przykład skandynawski to są przede wszystkim te tak zwane demokracje konsensualne, gdzie problemy staramy się rozwiązywać poprzez dialog, poprzez szukanie rozwiązań i poprzez właśnie budowanie kompromisów. Tymczasem polska demokracja czasami jest bliższa temu modelowi konfliktowemu, gdzie bardziej niestety walczymy, bardziej się spieramy i często właśnie ta silniejsza strona próbuje narzucać coś stronie słabszej, a to nie tędy droga. Mamy w Polsce takie powiedzenie zresztą, zgoda buduje, niezgoda rujnuje i obyśmy tej zgody szukali i oby też głos samorządowców był słyszalny, oby te pomysły, które rząd ma, były w sensowny sposób też konsultowane z samorządowcami. Mam wrażenie, że zaskakiwanie samorządowców różnymi rozwiązaniami no, często jakby nie służy dobru tej sprawy. Warto wcześniej konsultować, wcześniej rozmawiać, zanim coś się postanowi. I mam wrażenie, że za pomocą sensownego dialogu wszystkie strony tylko i wyłącznie zyskają. I tego oczywiście wszystkim chciałabym życzyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ja do tych życzeń się przyłączam. Chciałbym poprosić o dwuminutowe podsumowanie doktora Tomasza Bojara-Fijałkowskiego. Bardzo mi było miło wysłuchać tych ciekawych wystąpień. Krzepiące było dla mnie usłyszeć, że w Niemczech jest prowadzona dyskusja na temat niewystarczającego finansowania tamtejszej służby sanitarnej. Cieszę się, że nie mam czasu rozwinąć tego tematu na polskim przykładzie, bo musiałbym dużo żali tutaj wylać. To jest szczególnie dla mnie ciekawe, te rzeczy, o których mówił Markus w porównaniu niemieckim, bo ten model federalny, on nie jest pewnie u nas na tyle znany. No mnie to bardzo ciekawi. Pozwolę sobie już bezpośrednio do pana przewodniczącego skierować jakąś prośbę może w innym miejscu na rozszerzenie takich informacji o niemieckim modelu samorządu. Cieszę się, że te dyskusje kontynuujemy, bo w podobnym gronie przynajmniej z doktorem Gajewskim. Widzieliśmy się 1 lipca, kiedy wspaniali organizatorzy Centrum Daszyńskiego i Fundacja Friedricha Eberta organizowali online dyskusję, czy COVID przybliża nas do e-administracji. Jak widzimy, tych problemów związanych z COVID-em jest coraz więcej. On na pewno zmieni świat, w tym administrację publiczną. Nie wiemy tylko jeszcze, jaka ona będzie po pandemii i w którym kierunku ta zmiana nas pokieruje, czym się skończy. A myślę, że częściowo naszą rolą zarówno jako naukowców, zarówno jako polityków, którzy w tym gronie uczestniczą, jest proponowanie pewnych rozwiązań i może one kiedyś znajdą również realizację, czego wszystkim nam życzę i uprzejmie dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. O kilka słów podsumowania chciałbym poprosić doktora Jakuba Szlachetkę. Szanowni Państwo, czy mierzymy się z kryzysem decentralizacji? Pewnie mierzymy. Tylko czy wywołał go COVID? No, pewnie nie. Data przypada ciut wcześniej, na rok 2015, kiedy to podjęto politykę recentralizacji struktur administracji publicznej, ograniczania finansów samorządu terytorialnego, wzmacniania instytucji administracji rządowej w relacjach z jednostkami samorządu terytorialnego. Choć wcześniej też samorząd terytorialny nie miał słodko, to jednak w 2015 roku przyszła radykalna zmiana w kwestii podejścia państwa do naszych lokalnych czy regionalnych wspólnot samorządowych. Natomiast COVID nie wpłynął na ten kryzys. On po prostu wyeksponował inne zagadnienia i ja przyłączę się do Państwa takiego optymizmu życzeniowego. Również mam nadzieję, bo widzę, że nas łączy tożsamość aksjologiczna i światopogląd, że kiedyś, mam nadzieję, że szybciej niż później nastaną dla samorządu terytorialnego lepsze czasy, że polski model samorządu terytorialnego uregulowany w ustawie w pełni odzwierciedli założenia konstytucji,
konstytucyjne zasady i wartości i będziemy z tego tytułu szczęśliwi, bo Polacy w zdecydowanej większości oceniają niezwykle pozytywnie reformę samorządową, więc nie zaprzepaśćmy tego dorobku, tylko go dalej kontynuujmy, rozwijajmy i czerpmy z tego benefity. Dziękuję serdecznie za spotkanie, bardzo miło było Państwa poznać, dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie. No, tej myśli się trzymajmy. No, ale to są nasze podsumowania z polskiego podwórka, a o podsumowanie z niemieckiej perspektywy, z tej perspektywy zza Odry, chciałbym poprosić pana przewodniczącego Markusa Rinderspachera. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Chciałbym na zakończenie poinformować państwa, że nasz minister finansów Scholz przedłożył taką interesującą koncepcję, zgodnie z którą wysoko zadłużone gminy mają być ze starych długów całkowicie uwolnione. Co oczywiście doprowadziło do ożywionej debaty, bo bogate gminy, szczególnie na przykład u nas w Bawarii, powiedziały, dlaczego te zadłużone naprawdę mają całkowicie być z tych długów uwolnione, to jest niesprawiedliwe. Myśmy wszyscy dobrze gospodarowali, tamci nie i teraz mamy za to płacić, tak? Ale mieliśmy 2500 gmin w Niemczech, które nie są w stanie wyprowadzić na prostą swoich budżetów gminnych. To jest taka spirala zadłużenia, która praktycznie uniemożliwia im normalne funkcjonowanie i praktycznie stawia pod znakiem zapytania ich dalsze działanie. Dlatego stwierdziliśmy, że to by było również dla naszej koniunktury w kraju ogromnym przełomem, gdybyśmy te biedne gminy doprowadzili znowu do sytuacji, w której będą one zdolne do działania. Myślę, że to będzie odgrywało wielką rolę również przy wyborach parlamentarnych, ponieważ mamy też u nas w kraju takich polityków, którzy sytuację obecną postrzegają bardzo krytycznie. I jeszcze proszę pozwolić mi na taką ogólną uwagę na temat decentralizacji, jak Państwo to określają. Mamy w tej chwili sytuację odwrotną w Niemczech. Z jednej strony mamy potrzebę multilateralnych, międzynarodowych, globalnych rozwiązań, na przykład jeśli chodzi o zmianę klimatu, bo tutaj ani gmina, ani land, ani jakikolwiek organizacja nie pozwoli na rozwiązanie tego. Również międzynarodowe zwalczanie głodu na globalnym południu, problem migracji. Tutaj wszędzie są to tematy, gdzie potrzebujemy globalnej współpracy, ale jednocześnie myślę, że te globalne wyzwania przerastają możliwości wielu ludzi i oni poszukują po prostu dla siebie wsparcia tam, gdzie nie powinni, czyli u nacjonalistów albo bezpośrednio w swoim miejscu zamieszkania, w swojej małej ojczyźnie. I tej ojczyzny nie można sterować przez pilota z Berlina czy z Warszawy, tylko bezpośrednio na miejscu. Trzeba tutaj kompletnie rozwiązać pewne rzeczy, zaopatrzenie, kulturę, medycynę, wywóz śmieci, trzeba działać, a nie reagować, trzeba prewencję stosować, a nie reagować za późno. Jeśli chcemy to osiągnąć, musimy zrobić, żeby gminy były silne, żeby komunalna administracja była silna i wtedy świat będzie lepszy. No i tej myśli się trzymajmy, żeby samorząd terytorialny, bardzo dziękuję, gminy, jednostki samorządu terytorialnego były lepsze, to świat będzie lepszy. Bardzo mi się to podoba, nawet sobie zapiszę. Powoli kończymy dyskusję. Samorząd terytorialny, no jak się okazuje, nie ma łatwo i problemy, które są od lat w czasie pandemii COVID-19, tylko wyszły jeszcze bardziej na wierzch, stały się bardziej widoczne, stały się bardziej palące. Ale w Polsce samorząd radzi sobie co do zasady dobrze od już blisko 30 lat.
Są na pewno takie obszary, w których samorząd terytorialny nie wystarczy i potrzebna jest administracja rządowa, w tym terenowa administracja rządowa, ale tutaj potrzeba takiego mądrego współdziałania w duchu wzajemnego zrozumienia. Tego, jak słyszymy, niestety w ostatnich miesiącach przynajmniej trochę zabrakło, no ale być może te kolejne miesiące i te kolejne problemy, z którymi będziemy sobie wszyscy musieli radzić, w tym także administracja publiczna, to czas, kiedy te stosunki między rządem i samorządem, między administracją samorządową a tą terenową administracją rządową będą układać się lepiej. Za to wszyscy trzymamy kciuki. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję przede wszystkim naszym uczestnikom, którzy nas oglądali, słuchali, zadawali pytania. Dziękuję też Państwu, którzy wzięli udział w seminarium. Były bardzo ciekawe głosy. Mam też nadzieję, że w przyszłości będziemy w podobnym gronie wracać do tej dyskusji. W szczególności chciałbym podziękować naszym gościom z zagranicy, przede wszystkim panu przewodniczącemu Markusowi Rinderspacherowi, bo to ta perspektywa zagraniczna, perspektywa kraju sąsiedniego była niezwykle cenna, ale myślę, że ten głos ze Stanów Zjednoczonych też był bardzo interesujący, w szczególności dziękuję za niego, bo on nie był, proszę Państwa, planowany. Raz jeszcze wszystkim Państwu bardzo dziękuję i do zobaczenia w czasach lepszych dla samorządu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.